którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, piąty werset. W liście do Rzymian, pierwszy rozdział, szesnasty werset, jest napisane, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Te wspaniałe słowa spełniły się już w życiu wielu ludzi, którzy zupełnie zaufali Panu Jezusowi. Działanie tej mocy nie ogranicza się tylko do czasów, w których żyli pierwsi chrześcijanie, gdy na przykład fanatyczny prześladowca chrześcijan Saul z Tarsu stał się wiernym sługą Pana, lub poganie, czyli bałwochwalcy, zaczynali uwielbiać prawdziwego Boga. Również i dzisiaj Ewangelia całkowicie zmienia życie mnóstwa ludzi. Tam, gdzie nie może pomóc już żadna terapia, Ewangelia może zdziałać cuda, tak że ludzie zostają uwolnieni z więzów zgubnych nawyków, relacji oraz uzależnień i całkowicie porzucają swoje grzeszne życie, aby jako wierzący chrześcijanie żyć odtąd dla swojego Pana. Moc Boża nie ogranicza się jedynie do zbawienia. Każdy, kto wie, że przyjmie Ewangelię, strzeżony jest przez moc Bożą, aż osiągnie cel, czyli aż jego śmiertelne ciało zostanie zbawione, tak jak jest to udziałem jego duszy. Bóg ma moc, aby dopomóc w tym każdemu wierzącemu. Jakaż to pociecha i otucha dla tych, którzy uwierzyli Ewangelii. Niestety musimy przyznać, że jesteśmy słabi i wiele razy upadamy. Jak często zawodzimy tak, że Pan musi nas znowu przywodzić do pamiętania. Jak często musimy wyznawać nasze grzechy i żałować naszych błędnych decyzji. Jednak Bóg, nasz Ojciec, w Jego wielkiej i niewyczerpanej mocy ciągle nam przebacza i wzmacnia nas ku dobremu. On też sam doprowadzi nas do naszego ostatecznego celu w górze. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, piąty werset.